Wiadomości.com i sportarena.us. Rafał Dziedzic i Paweł Kuliński, witamy Was bardzo serdecznie. Będziemy mówić o MLB, o baseballu, no ale na początek bardzo ważna informacja dla fanów hokeja. Chicago Blackhawks wygrali z Edmonton Oilers serię do 3 wygranych, wygrali ją 3-1, no i zagrają w playoffs. Trzeba się z tego cieszyć. Ich rywale to Vegas Golden Knights, trudni przeciwnicy, no ale umówmy się, nawet z Edmonton Oilers, to nie Blackhawks byli faworytami. Podejrzewam, że biorąc pod uwagę te rozgrywki, nie ma już faworytów, po prostu trzeba grać i wygrywać. Na pewno musimy poprawić powerplay, Kadziula nie może robić tak, że osłabia drużynę na jedno spotkanie. DeBrinket musi się podciągnąć i zacząć grać, a nie osłabiać nas na 5 minut. A tak oprócz tego to naprawdę jest całkiem nieźle. Corey Crawford zrobił swoje. A teraz MLB i pytanie, w sumie zacznę tak samo jak w poprzednich tygodniach. Czy te rozgrywki w ogóle zostaną dokończone i czy się skończą na koniec roku? Bo Cubs mieli w ten weekend rywalizować z St. Louis Cardinals. Tyle tylko, że Cardinals mają na koncie tylko 5 rozegranych spotkań i COVID-19 na koszulkach. Kiedy się cieszę, że w ogóle Blackhawks są w playoffs, a nie narzekaj, że powerplay trzeba polepszyć i tak dalej. Jeszcze chwilę temu nie byli w playoffs, także wiesz. A wracając do baseballa, no dzieje się. No nie wiem, St. Louis to brudasy w takim razie, no bo to w Chicago nie było żadnego przypadku, a w White Sox nie było żadnego przypadku, a przypadki chodzą tylko po dziwnych drużynach typu Miami, typu New York Yankees. Znaczy brudasy, bo rąk nie myją. No najwyraźniej, albo w St. Louis jakaś brudna woda jest, nie mam pojęcia dlaczego, ale oni najpierw mieli parę przypadków, tam pół drużyny, znaczy drużyny, 6 z drużyny, 6 z obsługi, później niby było ok, wszyscy przetestowali ok, no i przed meczem z Cubsami wyszedł jeden i okazało się, że znowu jest jakaś zaraza, no i skasowali wszystkie 3 mecze z nimi, także jeśli nawet odrobią te mecze, to już nie będziemy jechali do St. Louis, nawet lepiej do nas, bo zagrają wtedy 6 meczy tu w Chicago. Być może zrobili tak, jak robią bardzo często koszykarze, wiecie jak to robią koszykarze, jak wybierają się na wingi do agencji towarzyskich, bo tam są najlepsze wingi. Tak, no jakieś wytłumaczenie zawsze jest. No. Trzeba coś powiedzieć trenerowi, dlaczego wróciłeś o 3 nad ranem z miejsca, gdzie dziewczyny tańczą, ale trzymają dystans na 6 stóp od ciebie, bo tam są najlepsze wingi. No i tego się trzymajmy. Dobra, teraz już tak zupełnie na poważnie, choć bardzo poważnie było przed chwilą. Przeskoczę jednak na White Sox, którzy co prawda mieli falstart, ale jednak grają i to naprawdę grają. Co prawda przegrali 2 mecze z Milwaukee Brewers, ale 2 też wygrali i serię z Cleveland Indians też rozpoczęli od wygranej. Przede wszystkim pitcherzy grają lepiej. Tak, no 6 meczy wygrali pod rząd w pewnym momencie, później przegrali, tak jak mówiłeś. A jeszcze raz, ofensywa będzie ok, a pitcherzy są tak. Może teraz mieli tak do góry, tak jak Chatwood. Chatwood wygrał 2 pierwsze mecze, wszyscy stwierdzili, że to jest najlepszy pitcher w historii MLB, po czym dostał 11-0, ok? Także już nie przesadzajmy z tymi ludźmi, bo cały baseball zawsze tak płynie i każdy pitcher będzie miał tak. Nie każdy jest Arrieta w 2016 roku, kiedy on tak naprawdę miał ERA tam 1,9. Przepraszam, nawet nie miał 1, miał 0,9. Ale każdy pitcher w sezonie będzie miał zły i dobry mecz. Nie ominie to White Sox i nie ominie to Cubsów. No właśnie, White Sox mieli serię 6 meczów wygranych. Cubs, o ile się nie mylę, 5 albo też 6. Tak, mieli 5, no. 5 meczów, 6 był jednak przegrany. To był właśnie ten przegrany na zakończenie, na zakończenie serii. Ale generalnie patrząc na pitcherów w Chicago Cubs, to trzeba powiedzieć, że najlepiej na razie spisuje się ten, na którym psy wieszaliśmy po jego pierwszym występie, czyli Darwisz, ponieważ Darwisz rozegrał później 2 kolejne spotkania i zagrał naprawdę bardzo dobrze. No ale na nim trzeba wieszać psy. To jest człowiek, który ma niesamowity talent. On ma więcej talentu niż wszyscy nasi pitcherzy do kupy. Tylko on tu nie ma talentu. No i to jest cały problem z nim. Mówiłem ci, 7 różnych rzutów jest w stanie rzucić, a tylko jak mu się zaczyna mieszać w głowie, to nie wie, co ma rzucać. Ale on jest rewelacyjny i on tak naprawdę, jeśli będzie grał dobrze, to jest nasz as. Nie Hendricks, tylko on jest tym asem. Na zakończenie zapytam Cię o jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, bo oczywiście można między bajki czasami włożyć power rankings, ale warto też nad nim się pochylić, bo czasami to jednak odzwierciedla no, pewne fale wznoszące albo te opadające. No, zdecydowanie White Sox i Cubs są na wznoszącej. Tak. Już w tym ostatnim, przed poprzednimi seriami, zarówno White Sox awansowali z 19 miejsca na 14, jak i Cubs wskoczyli na miejsce 5. Z 10 można spodziewać się, że będą jeszcze wyżej, bo White Sox są na 2 miejscu za Minnesota Twins, którzy są na 1 miejscu z kolei w tym rankingu. Świetnie. I grają świetnie. No i Cubs tak samo jednak.
radzą sobie całkiem nieźle. Wiesz co, ja myślę, że ten ranking to COVID-19 może w każdy sposób wyleczyć, który jest, a wystarczy to, że wiesz, dwie osoby zachorują i jak te mecze zaczną przesuwać, ten sezon zacznie się przedłużać i będziesz miał mecz za meczem na koniec sezonu, żeby nadrobić, żeby wyrównać następnych, to ci zawodnicy będą zmęczeni i możesz nawet iść ok przez cały sezon, bo nie będziesz miał... Będziesz miał mało przegranych albo będziesz miał mało rozegranych meczy. I jak będziesz musiał to odrobić bez przerwy na koniec sezonu, to jak wejdziesz do playoffs, możesz być dętką, więc to różnie z tym rankingiem bywa. No i prawdopodobnie tak będą mieli St. Louis Cardinals, którzy już do tej pory rozegrali tylko 5 spotkań, a kiedyś będzie trzeba to odrobić, a poza tym tego choróbska końca nie widać, więc może być różnie. Go Cubs, go White Sox, go Blackhawks. Blackhawks rozpoczynają rywalizację w playoffs. Ich przeciwnicy to Vegas Golden Knights. Trzymamy kciuki za zespoły z Wiecznego Miasta. Rafał Dziedzic, sportarena.us i Paweł Kuliński, wiadomości.com. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękuję Ci. Dziękuję, do widzenia. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.